Będziemy mieli okazję sięgnąć do 13 rozdziału Ewangelii Marka. To jest najdłuższa mowa, która występuje w całej Ewangelii, najdłuższe słowo, które zostało przesłane przez Jezusa. Temat dotyczy w sposób jakby bezpośredni nauki o rzeczach ostatecznych, ale tak naprawdę bardzo mocno jest to zakorzenione w tej torożniejszości, w której żyją i funkcjonują uczniowie, więc na pewno będziemy musieli sobie popatrzeć na ten fragment w określonym kontekście, też historycznym, ale też cenny będzie dla nas, Kontekst literacki. W czasie naszego ostatniego studium finalizowaliśmy, że tak powiem, ten rozdział 11 i 12, fragmentem o kobiecie ubogiej, która przynosi do świątyni. Swoje pieniądze i Jezus to, jakby określa, jako jeden z największych darów, jaki został złożony właśnie w tej świątyni, ponieważ został złożony z serca. I sumowaliśmy tym fragmentem ze względu na taki kontrast pomiędzy właśnie postawami przywódców religijnych, ludzi bogatych i ich stosunku do spraw dotyczących wiary. Jezus daje ją jak, jako przykład czegoś takiego niezwykłego, ale. Ten tekst jednocześnie właśnie będzie stał na, na progu, na granicy wprowadzenia nas właśnie do, do tej mowy o rzeczach ostatecznych i znajdzie też swoją paralelę w innym darze, który spotkamy w rozdziale 14, zaraz po skończeniu właśnie tej mowy o rzeczach ostatecznych, kiedy przychodzi kobieta namaścić Jezusa i też składa jakiś dar. Więc może w tej ramie byśmy spróbowali o tym pomyśleć i też pomyśleć o jakichś praktycznych lekcjach, które z tego tekstu dla nas płyną, zanim bezpośrednio wejdziemy w treść przesłanie właśnie 13 rozdziału, w którym świątynia będzie stanowiła jakiegoś rodzaju centrum, czy punkt odniesienia do całego nauczania. Jak, jak widzicie właśnie 13 rozdział w perspektywie tych, tych dwóch tekstów okalających tę mowę? Na pewno są jasne paralele, dwie kobiety, tak? dwa dary, tylko właśnie widzimy, że one, one otaczają ten splendor i chwałę świątyni. Tak? Czegoś, co no, nie zalicza się do jednego z siedmiu cudów starożytnego świata, a jednak mhm. myślę, że spokojnie przewyższa niektóre z nich, bo to była olbrzymia budowla i, i naprawdę mnóstwo, mnóstwo na pewno środków finansowych musiało być przeznaczone na jej budowę. A tutaj mamy dwa, byśmy powiedzieli, skromne dary. Ale te skromne dary były docenione przez Jezusa. Mhm. To jest moment, kiedy świątynia to jest druga świątynia ta odbudowana po niewoli babilońskiej ale przebudowywana przez Heroda. W Ewangeli Jana czytamy, że jest od 46 lat odbudowywana. Herod już nie żyje, kontynuują to następni po nim. To był taki dar Heroda dla narodu izraelskiego, bo sam Herod nie był w pełni Żydem, chciał się troszeczkę przypodobać i odbudowuje świątynię. W ogóle cała konstrukcja była fenomenalna, ponieważ to była góra, zresztą Biblia mówi o górze, na której jest świątynia, wszyscy podróżują na świętą górę. I żeby zrobić wielką platformę, na której zmieści się dużo ludzi i to będzie dobrze wyglądało, górę otoczył murem, takim, który stężał całą tą budowlę, i wszystko zostało wypełnione ziemią, czyli z góry zrobił platformę. platformę. Która była gigantyczna. Do dzisiaj to, co możemy oglądać, jeżeli przyjeżdżamy do Jerozolimy i mówimy o jakichś pozostałościach, to oglądamy tylko ten mur oporowy tej całej platformy zewnętrznej. Więc to, to była gigantyczna budowla i wszyscy się tym zachwycają, a Jezus mówi, nie to jest najważniejsze. Czyli kolejny raz widzimy Jezusa, który mówi: Słuchajcie, to jest, to jest inaczej niż wy myślicie. Więc Ewangelia Marka jest, jest Ewangelią nieporozumień. Przychodzi król, żeby wyjaśnić ludziom, że moje królestwo jest naprawdę nie z tego świata. Uczniowie patrzą, wszyscy patrzą, mówią: Ta świątynia to jest naprawdę niezwykłe, a Jezus mówi: Nie zostanie kamień na kamieniu. Nie o to chodzi. Zobaczcie tą wdowę, widzicie? O to mi chodzi. Więc to jest taki gigantyczny kontrast. Wszyscy patrzą na coś wielkiego, a optyka Jezusa jest w inną stronę. Już wcześniej Pan Jezus też przecież mówił e, swoim apostołom, uczniom, e, że bogatemu będzie trudno wejść do Królestwa Nie Niebios. Taki, wtedy apostołowie mówią a to kto będzie zbawiony, jak ci bogaci nie będą, tak? I tutaj jest przykład. Zobaczcie. Pamięta, no, przypomnijcie sobie, co kiedyś powiedziałem i zobaczcie teraz na tą wdowę. To jest przykład do naśladowania. Tak, ona z tego swojego niedostatku złożyła dar. Może to jakby w porównaniu do świątyni, w porównaniu do daru Heroda, to były, no, nic. Mm -hmm. Ale ona z tego, co nie miała, dała, z tego niedostatku swojego, dała dla pana Boga. Tak? I, I pan Jezus to docenił. To, to nastawienie, to serce, to serce gorące dla pana Boga. I, I widzimy, że to są wartości, które pan Jezus uznaje w swoim królestwie, a nie te, na które są widoczne, tak? które ludzie patrzą, a posłowie z wielką buzią patrzyli na te zabudowania świątyni, a Pan Jezus mówi, „Ej, zobaczcie tam na tą wdowę, tu jest przykład do naśladowania. No, ja patrzę na ten fragment i właśnie na też takie elementy, które no czasami się dublują, bo też widzimy, że to jest typowy wątek, właśnie często występujący w Piśmie Świętym, że te powtórzenia mają określone zadanie. Tak? Czyli powtarzamy coś po to, żeby coś podkreślić i pokazać, że coś ma znaczenie, ale jednocześnie, tak jak ostatnim razem rozmawialiśmy o chociażby rozmnożeniu chlebów, widzimy, że czasami te różnice występujące pomiędzy jednym a drugim mają nam coś konkretnego do zakomunikowania. Ja, kiedy też patrzę na ten fragment 12. Rozdziału 41 po 44. No właśnie, widzimy tę konkretną postawę serca i ten dar w postaci tego, że, że daje się to, co się ma i co jest naj, najcenniejsze. I ona dała najwięcej z tych wszystkich, którzy dali, i dała ten dar bardzo konkretnie do skarbony na świątynię. Był to dar dla świątyni na świątynię. Wprawdzie Ewangelia Marka tego tak nie akcentuje, jak na przykład Ewangelia Jana, która właśnie wskazuje na te relacje pomiędzy samym Chrystusem a świątynią, kiedy Jezus mówi do, właśnie do zgromadzonych w Jerozolimie, zbóżcie tę świątynię, a ja ją w trzy dni odbuduję. I nie mówił o tej świątyni, tylko mówił o świątyni swojego ciała, o swoim, o swojej osobie, którą odda na śmierć, a następnie zmartwychwstanie. I dla mnie to jest też takie uderzające, właśnie w tym fragmencie, że ta kobieta daje swój dar na świątynię tutaj w dwunastym rozdziale, w końcówce, ale kiedy po tej mowie eschatologicznej spojrzymy właśnie do kolejnej historii, to przychodzi kobieta, która również daje niesamowicie cenny dar, tak? bo bierze i namaszcza ciało Jezusa. Jezus powie, że to jest to namaszczenie, które jest na jego śmierć, ale też wiemy, że, że było to jakiegoś rodzaju oburzenie dla niektórych, że tak, cenny, tak cenną rzecz właśnie przyznaje czuła na tę osobę. Ale paralela, która jest tutaj do 12 rozdziału taka bardzo czytelna, że ona właśnie w jakimś sensie daje również dar na świątynię, tylko ta świątynia to nie ten budynek, ale tą, tą, tą świątynią jest właśnie Jezus, poprzez którego przychodzi zbawienie, bo przecież właśnie świątynia żydowska była taką ilustracją właśnie tego całego dzieła, którego, którego dokonuje Bóg w planie zbawienia człowieka. Więc można powiedzieć, że to są te ramy, które tutaj okalają tę mowę eschatologiczną. A jakie lekcje praktyczne wypływają z tych dwóch fragmentów? Myślę, że kobieta, która tutaj się pojawia, wdowa, która w tamtym czasie ma znikome znaczenie, status społeczny, a Jezus ją wywyższa i jeszcze raz wspomniana kobieta, która namaszcza Jezusa, kobieta, którą Jezus uzdrawia z krwotoku, mm -hmm. jest córka Jaira i wreszcie są kobiety, wyprzedzając wydarzenia, kobiety, które są posłane, żeby opowiedzieć o zmartwychwstaniu Jezusa. Więc Jezus w kontekście tamtych wydarzeń, zwraca uwagę na kobiety, które mają zdecydowanie mniejsze znaczenie, więc kolejny jakiś element takiej nauki o królestwie, że, słuchajcie, te kobiety one są naprawdę ważne, one ja, ja je cenię, one mają serce według królestwa, więc mm -hmm. Jezus wywyższa kobiety i to jest takie e, <tryk> dobra lekcja praktyczna. Też tak kontrastując tą wdową, to ta kobieta, która namaszcza Jezusa, ona też jest wypominana, że przecież to można byłoby lepiej spożytkować, mhm. rozdać ubogim te pieniądze sprzedane z tego olejku. Tak? I, i, I tutaj jakby oni chcą może zaplusować Jezusa, ale znów widać, że nie wyczuwają tej dynamiki, tej sytuacji. O co tutaj chodzi? Pan Jezus znów musi zwrócić uwagę na to: ale zobaczcie, co ona zrobiła. Tak? Jaka jest jej motywacja, jej, że ona z serca. Ten, ten więc, więc jak możemy to przełożyć na naszą taką codzienność w, w kontekście naszego praktycznego życia, postępowania no pewno, i tego, w jaki sposób też Bóg patrzy na to, co tak. robimy, jak funkcjonujemy? Na pewno właśnie, że nie to, co zewnętrzne jest najważniejsze. Ważne jest właśnie te motywy serca. Też wartość jest re relatywna. Mhm. I, i e, chociaż tam grosze ona dała, to jednak w jej sytuacji życiowej to był majątek przeznaczyła. Ehm, tutaj, jak ktoś chce, czyni coś dla Jezusa, tak? Ze swojego serca, mm -hmm. no to, to, to trzeba docenić. Tak? No takie słowa zupełnie w prozy, jak Jezus komentuje to wydarzenie. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało. Mm. Kiedy przychodzimy do kościoła, mm -hmm. kiedy mówimy o jakimś naszym poświęceniu, bo to mogą być pieniądze. Myślę, że pieniądze dużo, dużo wyrażają i te historie pokazują, że no w kwotach, czy bardziej w procencie, bo. Chociaż kwota była niewielka, ale procent był duży, w tym wyraża się nasza wiara. Jezus pokazał, ona naprawdę ufa. Nie wiemy, co się dalej stało z tą wdową, ale stała się bohaterką przez całą historię dziejów. Ewangelia jest opowiadana i ta wdowa, która sobie myślała w tamtym momencie, co ja znaczę, kim ja jestem. Więc to też jest takie ciekawe, że być może my dla kogoś wydaje nam się, co ja mogę zrobić, kim ja jestem. A, a w tym momencie właśnie kamery całego wszechświata być może skierowane są na ciebie. Więc to też jest takie przesłanie do, do kogoś, kto może czuje się taki mało, mało znaczący. A, a w tym momencie robisz coś naprawdę niezwykłego. Mm -hmm. No, ja myślę, że te, te teksty, one będą nam jeszcze bardzo pomocne. Może jak pod, będziemy podsumowywać całość przesłania właśnie tej mowy eschatologicznej, bo poniekąd możemy powiedzieć, że to daje nam jakiegoś rodzaju kontekst, tak? Też do przemyślenia spraw związanych właśnie z tym, co jest istotne w perspektywie nauczania XIII rozdziału. No, ale niewątpliwie mamy. Wyzwanie wobec tego, tego, tekstu związanego właśnie z mową tutaj na Górze Oliwnej, dlatego że no jest cały szereg różnego rodzaju trudności, ale też możliwości interpretacyjnych, bo też nie, nie wszystko wiemy, nie, nie wszystko jest jeszcze przed nami w pełni otwarte. W tekście biblijnym czasami możemy znaleźć taką myśl, że w niektórych momentach widzimy tak jak przez brudne szkło, tak? To znaczy, że dopóki pewne rzeczy się gdzieś jeszcze nie Niedopełnią, to można powiedzieć, że możemy niekiedy nieco po omacku szukać jakichś kierunków, jakichś rozwiązań. Więc ja się zastanawiam z jednej strony, na ile jesteśmy w sposób taki pełny, kompletny zrozumieć niektóre rzeczy, natomiast na pewno mamy jakiś punkt wyjścia ze względu na wydarzenia przeszłości, tak? które są tutaj w tym fragmencie omówione, i dobrze by było, żebyśmy się na nich trochę też mogli skoncentrować, żeby rzucić trochę światła na te sprawy ostateczne. Ja myślę, że w tym kontekście, nim właśnie zaczniemy czytać te, tą konkretną wypowiedź Pana Jezusa, warto zwrócić uwagę, że Biblia pokazuje, że kiedy mówi coś o przyszłości, tak, to nie po to, żeby zaspokoić naszą ciekawość, tak, tylko po to, abyśmy dzisiaj w teraźniejszości podejmowali dobre decyzje dla Pana Boga. I po drugie, kiedy Pan Jezus mówił: Teraz Wam to mówię, w Ewangeliana po to, żeby kiedy to się stanie, żebyście mhm. uwierzyli. Tak? Czyli to są główne takie cele proroc, kiedy są dane ludzkości. No to sięgnijmy do tego tekstu. Ja może pozwolę sobie przeczytać na początku kilka wersetów wprowadzających do tego przesłania. Gdy wychodził ze świątyni, powiedział do niego jeden z jego uczniów. Nauczycielu, spójrz na te wspaniałe kamienie i budowle. Jezus na to czy nie, nie widzisz te wielkie, czy widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. A gdy siedział na górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, Piotr, Jakub, Jan i Andrzej zapytali go na osobności, powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki znak zapowie początek tych wszystkich wydarzeń. No i tutaj od piątego wersetu pojawi się odpowiedź Jezusa na to konkretne pytanie. Natomiast to, co dla mnie jest takim od razu elementem, który jest wa warty podkreślenia, to to, że my czasami czytając właśnie mowę o rzeczach ostatecznych, która występuje czy tutaj u Marka, czy u Mateusza, czy u Łukasza, mamy też często taką łatwość do tego, żeby aplikować myśli z jednego tekstu z jednej Ewangelii do drugiej Ewangelii, tak jakby po prostu nie było tutaj żadne, żadnej różnicy pomiędzy jednym a drugim wątkiem. A jednak przecież są, i to z określonych też często jakoś powodów, tak jak rozmawialiśmy w sumie na na początku naszego studium Ewangelii Marka, że jest to konkretny autor, ale też są konkretni odbiorcy, konkretni adresaci, i też przez tę specyfikę każdej z Ewangelii pewne elementy są wyakcentowane, które są na danym etapie dość ważne dla tych konkretnych kontekstów. No i zobaczcie, że w tym fragmencie nie pojawi się żadne pytanie dotyczące. No, właśnie, powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa albo końca świata. Albo końca świata tak? jest, jest, jest pytanie bardzo konkretnie postawione, dotyczące tego, co będzie zapowiadało, albo jaki będzie znak, który da uczniom jakiegoś rodzaju sygnał do rozpoznania tego, że, że ta świątynia właśnie ma ulec zniszczeniu, że nie pozostanie kamień na kamieniu. Więc może. To też jest dla nas może o tyle istotne, żebyśmy właśnie w pierwszej kolejności więcej uwagi poświęcili tym wydarzeniom pierwszego wieku, które są tutaj zapowiadane i w tej perspektywie też mogli rzucić trochę światła właśnie na to, co wydarzy się później, bo ew ewidentnie ten wątek eschatologiczny również tutaj w tym tekście się pojawi. Chociaż faktycznie w Ewangelii Marka najmniej jakby albo przynajmniej no tak, najmniej. Słów Pana Jezusa pada w kontekście końca świata. Mm -hmm. Tutaj więcej jest dotyczy świątyni i jej zburzenia. Pewnego sądu, który dotknie, tak. dotknie Jerozolimy. No, dla nich to musi być takie bardzo spektakularne. My, my na to patrzymy z, oczywiście z naszej perspektywy, bo tak to właśnie działa. Nie ma świątyni już od dwóch tysięcy lat i to jest dla nas takie oczywiste. Natomiast dla Izraela, dla Żydów tamtej epoki Świątynia była kluczem wszystkiego. Tam były składane ofiary. Świątynia była centrum życia religijnego. Mhm. Um, I dla nich myśl, że ta świątynia miałaby przestać istnieć, to, to jest naprawdę to jest koniec świata. Tak, to jest koniec świata. I, I jeżeli oni słyszą o zniszczeniu świątyni, to nawet jeżeli nie pada tutaj wprost słowo koniec świata, to dla nich to jest koniec świata. Bo to jest, to jest religia, jeżeli mają tylko Stary Testament, co jest oczywiste, i, i słyszą, że nie będzie świątyni, która przewija się przez cały ten czas i jest sednem, a Bóg mówi: Ja tam zamieszkam, ja tam przyjdę, jeżeli no, to jest koniec świata. Mhm. Dobrze, że o tym wspominasz, bo to jest na pewno bardzo ważny wątek i wydaje mi się kluczowy z perspektywy przesłania tego tekstu w ogóle do myślenia o rzeczach ostatecznych, nawet jeśli one, one nie są bezpośrednio tutaj wspomniane na tym etapie jeszcze, ponieważ jakby my musimy wchodzić w mentalność tego środowiska, tego pierwszego adresata, adresata słów Jezusa, żeby zrozumieć intencje i faktycznie to też, co przyświecało myślom Jezusa, które zostały wypowiadane w tym konkretnym kontekście. Więc sięgnijmy może do tego, tego fragmentu, przeczytajmy sobie te wersety od, od piątego, może w pierwszej kolejności po 13 krótko to omówimy i, i domkniemy kolejnymi wersatami. Mógłbyś Marku przeczytać? Wtedy Jezus zaczął do nich mówić Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc „Ja jest i wielu zwiodą, a gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne nie trwóżcie się. Musi się to stać ale to jeszcze nie koniec Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód to jest początek boleści, ale wy sami miejcie się na baczności. Będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici. Postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Okej, okay, dziękuję bardzo. No to tak, spoglądając na, na te konkretne fragmenty, no widzimy, że one mają bardzo mocne umocowanie, że tak powiem, w doświadczeniu chrześcijan pierwszego wieku. Tak? Co wskazuje na, na właśnie taką perspektywę tutaj w tych wersetach, które były przeczytane? Prześladowania. No to jest y, realność pierwszego kościoła, który y, mierzy się z nową rzeczywistością po odejściu Jezusa, kiedy apostołowie głoszą Ewangelię. To za chwilę przychodzą prześladowania. To jest tutaj takie bardzo. Ba wymowne. Ważne, żeby nowe. zauważyć właśnie, że te przesiadowania mają mm. miejsce w synagogach, tak? Mm -hmm. Będziecie na sąd, na sąd, będą was wydawać na sądy, tak? A w synagogach będziecie bici. Ojciec syna, więc to też nawet w rodzinach takie poróżnienie. Tak, czy, ale to też pokazuje ten kontekst żydowski. Na początku yy, yy, na naśladowcy na Jezusa byli po prostu wśród Żydów, tak? Byli osobami, które gdzieś tam w diasporze mieszkały, czy, czy w Judei, Galilei. Zresztą gdziekolwiek Paweł też docierał, to najpierw szedł okay. do synagogi, bo to mówi, ci, naj, ci pierwsi powinni to zrozumieć. Znają te pisma. Mhm. I to właśnie rodziło te spory, te właśnie, te, no, te prześladowania. Okej, okay, widzimy też tutaj odniesienia na przykład do wydawania wierzących. W Jezusa Chrystusa przed urzędników, przed królów. Jak czytamy sobie Księgę Dziejów Apostolskich, to widzimy, ilo, w wielu przypadkach no właśnie uczniowie mieli takie sytuacje, w których wobec, czy to władzy rzymskiej, czy wobec właśnie przywódców religijnych, albo świeckich, żydowskich, po prostu musieli zdawać sprawę z tego, w jaki sposób rozumieją osoby Jezusa Chrystusa i, i dlaczego i z jakich powodów. I to też pociągało ze sobą pewne konsekwencje. Więc można powiedzieć, że tutaj są bardzo jasno wskazane takie odniesienia do tego bieżącego doświadczenia chrześcijan, których będą uczestnikami. I będziemy to potem to jeszcze widzieć w kolejnych tekstach, tak? że nie wiem, ci, którzy są w Judei, to niech uciekają w góry. Tak? Więc widzimy, że te, to przesłanie, które tutaj jest skierowane, ono jest bardzo mocno osadzone w tym doświadczeniu pokolenia pierwszej generacji chrześcijan. Jest ale też... jednocześnie, jeśli pozwolisz, jeszcze jedną, jeszcze jedną myśl. Ten fragment mówi, końcówka ósmego wersetu. On akurat w Biblii Warszawskiej może jest oddany tak bardziej enigmatycznie, natomiast faktycznie jest mowa tam o tym, że te rzeczy to jest dopiero początek bólów porodowych. Nie? I to jest dość, dość ważny wątek, tak? bo właśnie w perspektywie tej eschatologii żydowskiej. Nadejście ery mesjańskiej to jest narodzenie się nowego świata. A te wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce, są czymś, co poprzedza. I widać, że to jest początek, tak? Tak jak mieliśmy początek Ewangelii, tak tutaj mamy początek pewnego doświadczenia, które, które jest zapowiedzią czegoś, co dopiero dopełni się gdzieś przed, przed nadejściem tej, tej ery mesjańskiej w jej drugim biegunie, że tak się wyraża. To jest ciekawe, co mówisz, bo y, tutaj to nie jest jeden taki moment tak, w tej wypowiedzi Jezusa. I nie wiemy, jak pan Jezus to wypowiadał, ale być może właśnie na, na te fragmenty kładł nacisk, tak, wymieniając te rzeczy. Werset y, na przykład jeszcze wcześniej siódmy, ale to jeszcze nie koniec. Tak? Potem ósmy, ale to dopiero początek tych boleści polarodowych. Tak? I, I pan Jezus, jakby takie, hola, hola, jeszcze nie daje tego znaku. Mm -hmm. tak? Mówię, co. Szkicuje różne wydarzenia, głód. Tak, wiemy, że też głód miał miejsce i to w Judei mm -hmm. i, i w innych miejscach. Szkicuje, jakie wydarzenia będą miały miejsce, ale to jeszcze nie jest ten znak. Mm -hmm. tak? to jeszcze... Co jest znakiem? No, jeszcze nie to przeczytaliśmy. to przeczytajmy. Jesz jeszcze jeden element właśnie tego, zanim przychodzi um, jakiś znak. Jezus kilka, kilka razy powtarza: nie twórzcie się. Mm -hmm. tak. Jeżeli coś, coś będzie dziać, jeżeli kolejne newsy pojawią się e, na YouTube, że coś tam się dzieje, mówiąc o dzisiejszych wydarzeniach, e, no nie, nie do, dom, domyśl, domyśliliśmy. No. Nie, nie twórzcie nie się. Nieraz lubimy hmm. się podkręcać takimi wydarzeniami. O, tam się coś wydarzyło, tam się coś. Hmm. To już, już. A Jezus mówi właśnie spokojnie, spokojnie, hmm. to, e, to będzie się dziać. Ostatnio pandemia, tak. To, o, to już jest koniec, już jest koniec. Już a tutaj już pandemii nie ma, tak? I, i, I wydaje mi się, że to jest też takie ważne, żeby to podkreślić, bo tutaj są naprawdę różne wydarzenia i czasem niektórzy tak tylko... Mają uszy ja nastawione, że... To żeby... mówią właśnie to, tak. o, o to się dzieje. Tak, mhm. że w telewizji słuchać, czy są to jakieś te wydarzenia tego typu. Tylko, że Pan Jezus mówi, spokojnie, no to musi się wydarzyć, mhm. tak? No, ale to jeszcze nie koniec, tak. Tak. No, Ja też mam do głębokie takie przeświadczenia, analizując sobie właśnie te wypowiedzi Jezusa. Nawet z, z, też z analogicznych tekstów, paralelnych z Ewangelii Mateusza czy, czy Łukasza, Także... To jest wszystko określane kategorią początków bólów porodowych, tak? Czyli nie rzeczy, które mają bezpośrednio być zapowiedzią powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, ale y, będą miały miejsce i będą, że tak powiem, udziałem wierzących na przestrzeni całego tego okresu, który będzie doprowadza do tej ery bezpośrednio poprzedzającą paruzję. Nie? Więc można powiedzieć, że wojny zawsze były, choroby zawsze były, fałszywi prorocy zawsze byli od pierwszego wieku po, po ostatni, ale to jest początek bólów porodowych, czyli to nie jest jeszcze to, o czym mamy myśleć, kiedy, kiedy rozważamy perspektywę powrotu Jezusa Chrystusa i końca tej epoki, tego, tego eonu, który jest na, tutaj naszkicowany. No dobrze, no to, no to co jest tym znakiem? Co jest tym znakiem? No, zaraz następny werset, czternasty, którego jeszcze nie przeczytaliśmy, mówi: A gdy, tak jak w Biblii Warszawskiej, a gdy ujrzycie ohydę Spustoszenia. Tak? Czyli tutaj Pan już wymieniał, 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 wymieniał różne rzeczy, a teraz, a gdy ujrzycie Ochydę Spustoszenia. I to jest jakiś taki termin z Biblii Hebrajskiej, zaczerpnięty z Księgi Daniela. Stojącą tam, gdzie stać nie powinna, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judej, niech uciekają w góry. A kto jest na dachu, niech nie stępuje na dół i nie wchodzi do środka, aby coś wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. Piada też kobietom rzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ta nie wypadła w zimę. Albowiem dni owe będą taką udręką, jakiej nie było aż dotąd od początku stworzenia, którego dokonał Bóg i jakiego już nie będzie. I tutaj właśnie mamy nagle pojawia się ok. To jest to wydarzenie. Gdy ujrzycie, to wtedy uciekajcie. Uciekawe, no dobrze, bo Jezus się szybko, powołuje zdecydowanie. Jezus się powołuje na pisma, które hmm. były znane e, studiującym pisma hebrajskie. Mówi o księdze Daniela. I tam jest dziewiąty rozdział, który zresztą zapowiadał przyjście Mesjasza. I to jest ten moment, e, kiedy wszyscy tego Mesjasza się spodziewają. I jak e, Jan Chrzciciel przemawia nad Jordanem, to mimo, że to jest daleko, mimo, że to jest... E, Gdzieś tam w krzakach Jordanu, to ludzie pędzą do niego, bo, bo Mesjasz, bo, bo czują, że to jest ten czas właśnie z księgi Daniela, więc to była na pewno y, y, księga znana i Tutaj Jezus się też na nią powołuje. No dobrze, panowie, ale y, mamy ten motyw, tak? Y, ochyda Spustoszenia. On występuje w kilku miejscach Księgi Daniela w rozdziale 9, tym wersji 27, potem y, w końcowej partii Księgi Daniela, nie? Y, możemy rozumieć, że idea dotycząca y, Ochydy Spustoszenia jest związana z kwestią dotyczącą zburzenia świątyni, czyli zaniechania funkcjonowania te, tego, y, tego centrum właśnie. Y, kultu, tak? sprawowania całej religijności izraelskiej, okołokultowej właśnie w tym kontekście też pośrednictwa i w takim wymiarze zbawczym. No i teraz mamy też te odniesienia, które mówią o tym, że jak to zobaczycie, to ci, którzy są w Judei, to nie uciekają w górę. Tak? Czyli widzimy, że to jest ten znak, który się wydarzy, który będzie miał miejsce, no i jest jednocześnie wypełnieniem się inaczej. Jest odpowiedzią na to pytanie, jaki będzie znak tego tego końca tej świątyni tego zburzenia i teraz jakie to ma odniesienie jakie to ma znaczenie w perspektywie właśnie myślenia o tych rzeczach eschatologicznych no co no warto wydaje mi się jeszcze porównać się z awangardą Łukasza bo Łukasz pisze trochę dla innego też czytelnika i akurat ten e, związek a, a kiedy pomyślimy o tym że że odbiorcy Ewangelii Marka nie mieli Ewangelii Mateusza Udech. czy Łukasza, bo nie mieli. Czy jesteśmy w stanie z samego tekstu Ewangelii Marka wyciągnąć lekcję, która, która byłaby nam w stanie dać zrozumienie tej intencji, która tutaj jest zawarta? Wyciągnięcia tej, 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 tej myśli, tego wniosku, znaczy, albo no, tej, myśl tej lekcji bardzo, zrozumienia. jest bardzo prosta. tak? To, że jak zobaczycie tą ochydę spustoszenia, no to uciekajcie. Okej, okay, no, no dobra. No to zobaczycie ochydę spustoszenia, spustoszenia, ale ochyda spustoszenia to będzie zburzenie świątyni, tak? Poganie wejdą, stratują, nie wiem, zdepczą. No nie, no to musiało nastąpić, y, to, to, y, wcześniej ta ochyda spustoszenia, no to, bo inaczej nie miałoby... No to, no, to czym, no to czym ona będzie? No, Łukasz pisze, że to są otoczona Jerozolima przez, przez wojska, tak? Okej, okay, czyli, czyli ochydą spustoszenia będzie co? No, ohydą spustoszenia będzie świątynia tak zbaszczeszczona. No dobrze, no to w takim układzie, jakie to będzie miało znaczenie dla myślenia o eschatologii, o, o powtórnym przyjściu Chrystusa, o, o, o końcu świata? Bo widzimy, że ca cały czas poruszamy się tutaj po tych wydarzeniach pierwszego wieku, tak? O tym, co tutaj jest wyrażone, wartukułowane y, przez Jezusa w tej odpowiedzi na pytanie uczniów o, y, o znak końca tej świątyni i tak dalej, ale jednocześnie przecież będziemy widzieć tutaj te odniesienia, które będą się wiązały właśnie z, z końcem dni. Jak, jak, to, jak to zrozumieć? Jak, jak wyciągnąć taką y, y, lekcję i uchwycić sens tego fragmentu? No, to... Ja bardzo lubię fragment z Listu do Koryntian, gdzie Paweł pisze o tym, że wszystko przyszło na tamtych dla przykładu jest dla nas okay. pewną wskazówką. Y, I pewne lekcje powtarzają się. Tak mm -hmm. jak w historii Izraela widzimy y, chociażby kwestia wyjścia, chodzenia po pustyni, to nie tylko była historia Izraela, ale to jest historia kościoła. To jest również jakieś lustro dla nas żyjących w czasach końca. I ten moment, kiedy um, Rzymianie przychodzą zdobyć Jerozolimę, kiedy świątynia ma być zburzona, to też jest pewien obraz czasów końca. Jednym z obrazów, który dla mnie jest bardzo kluczowy, tak jak dla Żydów ta świątynia była centrum kultu i sobie nie wyobrażali inaczej, a jednak y, za Bożą sprawą, Przychodzą Rzymianie i niszczą Jerozolimę, niszczą świątynie. Czy dla nas, żyjących, bo cały czas szukamy nie tylko zrozumienia jakieś kulturowe, historyczne tego tekstu, ale przede wszystkim, co to dla nas znaczy. Mhm. Czy przypadkiem my, jako chrześcijanie żyjący w czasach końca, nie musimy też przeżyć jakiegoś nowego zrozumienia, chociażby istoty kościoła? Że Kościół to nie jest instytucja z budynkami, a, a przede wszystkim jest to Królestwo Serca. To, to niby takie proste, oczywiste, ale jednak cały czas koncentrujemy się na budowaniu instytucji. A tak jak tamta instytucja została zakończona, instytucja świątyni, też jeszcze jedną analogią może być wąż, który został dany Mojżeszowi tam na pustyni, gdzie były węże, które kąsały, ludzie umierali, Pan Bóg mówi, zróbcie miedzianego węża, ale później przychodzi czas, że z tego węża zrobili bożka. I tak jak świątynia stała się czymś więcej niż miała być, stała się bożkiem dla ludzi, stała się pięknymi kamieniami, a Bóg mówi, nie o to chodziło w tej świątyni. Czy przypadkiem my dzisiaj też nie żyjemy w jakimś naszym wyobrażeniu, czym jest kościół, budynki, które cały czas remontujemy? Struktura, organizacyjna, tak, to tak, myśli? Tak, dokładnie. Hmm. Czy, czy tutaj też nie jest jakąś wskazówką dla nas, że, że to jest królestwo serca, królestwo e, ludzi, którzy żyją innymi wartościami, którzy gotowi są na poświęcenie, którzy gotowi są dać wszystko i to jest więcej niż te kamienie, które widzą ludzie? Więc e, może w takim bardziej praktycznym e, przesłaniu niż, niż teologicznym, e, sensu stricte, ale. Ja znajduję takie przesłanie, że przychodzi moment zniszczenia tamtej świątyni, takiego wyobrażenia, tego centrum, czy przypadkiem bóg czasem w naszym życiu też tak nie chce przemodelować, czym jest ten kościół? Mm. Y y y y powiem ci, że do mnie osobiście bardzo mocno przemawia w ogóle ten jakby kierunek czytania tego tekstu, bo w dalszych fragmentach, które czytamy właśnie w, w Ewangelii Marka od 24, czy końcówka 23 wiersza i potem kolejne. Wy natomiast strzeżcie się, przepowiedziałem wam to wszystko, ale w tych dniach po tym ucisku słońce ulegnie zaćmieniu, księżyc straci swój blask, gwiazdy będą spadać z nieba i moce do nieba nawiedzi wstrząs i wtedy zobaczą syna człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą, uchwałą. Poślą wtedy aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata od krańca Ziemi aż po krańc nieba. Niech wam za przykład posłuży figowiec i tutaj do tego figowca za moment dojdziemy, nie? Natomiast ja jak odczytuję właśnie ten trzynasty rozdział i też tak ten, ten kierunek, który, o którym Marku wspominasz, Mam właśnie to głębokie przeświadczenie, że doświadczenie, i, i może tak, bo przecież studiujemy też to Pismo Święte po to, żeby je lepiej rozumieć, mhm. tak? I dlaczego? Bo, bo ono ma być dla nas też pewnego rodzaju kierunkowskazem dotyczącym tego, jak znaleźć się w tym świecie, w którym funkcjonujemy i po coś to jest powiedziane, tak? Mam takie głębokie przeświadczenie, że ten motyw dotyczący tej szerokiej mowy na temat sytuacji Jerozolimy, świątyni, jej zburzenia, upadku, właśnie przede wszystkim ma. Pełnić taką funkcję typologiczną, taką, taką egzemplaryczną. Tak? To jest konkretny przykład. Tak jak tutaj się skończył ten świat, który został zburzony i przyszło to zbezczeszczenie świątyni, to niech to będzie dla Was obrazem tego, że ten świat, w którym funkcjonujemy, on również dobiegnie końca. I tak jak Jerozolima została zburzona i świątynia została zburzona, tak nadejdzie również kres dla całego świata, więc można powiedzieć, że to jest taka miniatura tego, co dotknie całej rzeczywistości i Jezus wykorzystuje ten obraz, dlatego do, do wskazania właśnie na swoje powtórne przyjście i na zamknięcie pewnego porządku, bo nagle przechodzi do tego momentu, tak? Do tej konkretnej wypowiedzi w końcówce tego tekstu i faktycznie zburzenie świątyni dla Żydów równało się z końcem świata, nie? To, ja, to było takie wyobrażenia, przeświadczenie ówczesnych po, ja ówczesnego jeszcze... pokolenia, że, że to jest jakiś finał rzeczy, nie? Takie taki moje prywatne zrozumienie. Rozumienie. To nie, nie wynika z jakichś y, y, mądrych ksiąg wielkich rabinów, czym jest ta ochyda spustoszenia. Ale moment, kiedy Jezus y, umiera na krzyżu, jest tym prawdziwym barankiem Bożym, to w tym momencie od tego, od tego miejsca każdy, każda kolejna ofiara, która była składana w świątyni, była obrzydliwością, bo y, każda z tych ofiar miała wskazywać na Jezusa. I kiedy przychodzi prawdziwy baranek Boży, to co, to, co dzieje się już później w świątyni, jest ludzką rzeczą. Y, gdzie, gdzie człowiek próbuje zbawiać siebie sam, gdzie te ofiary one tylko miały wskazywać na Jezusa, one nikogo nie zbawiały, a jeżeli one są dalej składane, to Bóg mówi, to trzeba zakończyć, to po prostu nie może dalej tak funkcjonować, ponieważ prawdziwa ofiara została już złożona i, i to jest taka boża ręka, gdzie Bóg w obliczu tego, że symbol, symbol który miał wskazywać na Jezusa, on cały czas tam jest praktykowany, staje się jakimś bałwochwalstwem, jakim, jakąś obrzydliwością i, w, ym, ci, i cierpieniem tych zwierząt, które już jest niepotrzebne. Bóg przychodzi i mówi, kończymy z tym, kończymy z tą obrzydliwością. My, my z... też będziemy musieli kończyć za, za chwilę na, na nasze studium, więc przeczytamy sobie jeszcze teksty z końcówki tego rozdziału. Mateusz, jeśli chciałbyś też jakąś myślą dopełnić, to to, to, to bardzo proszę, ale sięgniemy jeszcze do ostatniego tekstu, właśnie do tego obrazu figowca, po to, żeby coś z tego jeszcze złapać i, i zamknąć jakoś ten cały nasz, nasz obraz tych, tego 13 rozdziału. No to myślę, że to, to co chciałem powiedzieć, to też będzie pasować do tego figowca, ale. Zobaczcie, że właśnie ta zapowiedź zburzenia Jerozolimy, no to to jest tak ten kolejny raz, kiedy te stoły są wywrócone, kiedy wcześniej też pan Józef pokazał, mm -hmm. że ej, robicie tutaj coś, co... W... Nie w... o to mi chodziło. Nie, właśnie, nie o to chodzi. I, i to jest trochę tak właśnie... Nie wiem, no, masz Marek Psa, ja też, więc czasem jak psu się coś pokazuje, to, to on nie rozumie tego i zamiast popatrzyć na, na co wskazujemy, to on patrzy na koniec naszego palca, tak? I, I trochę tak było w tą Jerozolimą, tak? Gdzie, z tą świątynią, gdzie ona miała wskazać właśnie na Mesjasza, a, ale zamiast popatrzeć na Mesjasza, to patrzyli Popatrzyj się na, na koniec drogowskazu, tak? No, na drogowskaz się patrzyło, zamiast na, na tego, na którego on patrzy. I chyba właśnie ta przypowieść troszeczkę z innej strony naświetla właśnie mm -hmm. ten problem, który tutaj jest zaadresowany, problem, który jest za, głęboko zakorzeniony, właśnie w tym, w jaki sposób to zaczęło funkcjonować, bo to był jedynie jako taki sąd, sąd nad, mm -hmm. nad tym żydowskim światem, który w jakiś sposób yy, no, zatracił pewne istoty. No ja poniekąd też myślę, że ten sąd jest już wstępnie zaznaczony, właśnie w tych wierszach do Wydowęga i Marka, gdzie mamy odniesienia. Do, do Izajasza, do, y, do wyjścia, czyli do tych motywów właśnie związanych z Eksodusami, tak, ale też do Malachiasza, gdzie kontekst właśnie pokazuje sąd nad tymi, którzy odrzucają, y, odrzucają Jagwę, który do nich przychodzi, więc on poniekąd wskazuje ten tekst również na, na pewną część tej historii, która się potoczy w dalszej części Ewangelii Marka, gdzie z jednej strony będziemy mieli ludzi, którzy pójdą za Mesjaszem, ale będziemy też mieli tych, którzy staną wobec niego w oporze, a ostatecznie doprowadzą do jego, do jego śmierci. Więc niech Wam za przykład posłuży figowiec. Gdy jego gałązka miękniej wypuszcza liście, wiecie, że zbliża się lato, tak i Wy, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiecie, że jest blisko u drzwi. Zapewniam Was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa na pewno nie przeminą. O tym dniu, natomiast ani o godzinie nie, nikt nie wie, ani o aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Uważajcie, czuwajcie. No i to jest, wydaje się, coś niesamowicie cennego, właśnie czym się zamyka cały ten fragment, tak? Bo z jednej strony widzimy bardzo konkretny przykład. Wszystko z tego, co Jezus powiedział, się stało, się wypełniło, więc uczcie się na tym wzorcu, na tym modelu. Ja na pewno również przyjdę, tak jak to się stanie, tak moje przyjście jest pewne. To jest przesłaniem do każdej kolejnej generacji chrześcijan, że mamy czuwać, że mamy czekać, nie wiemy dokładnie, kiedy Nie ten ekscytować moment się nastąpi. pewnymi wydarzeniami. Tak, one są początkiem bólów porodowych i, I będą one miały one Wciąż miejsce będą się cały działy. cały czas. Natomiast my mamy, no właśnie, ten fragment jest wezwaniem do tego, żeby czuwać. Co możemy rozumieć poprzez to czuwanie? Bo to jest też coś niesamowicie praktycznego, jak sądzę i też w, w mojej ocenie jakoś wiąże się z tymi dwoma fragmentami po jednej i po drugiej stronie mowy eschatologicznej, które mogą być pewnego rodzaju właśnie takim komentarzem, bo to też jest taka kolejna kanapka, taki kolejny sandwich. Te dwie kobiety i z tymi darami pomiędzy tą mową eschatologiczną. Jakie to może mieć znaczenie dla interpretacji tego tekstu właśnie w takim wymiarze bardzo praktycznym, można by powiedzieć, takim duszpasterskim wskazaniem dotyczącym tego, na czym to polega, to czuwanie? No Jerozolima i przykład tej zburzenia rozumiem, jest takim światem, przy, no tutaj ilustracją, gdzie jeżeli nie zauważy się, że to wojsko przychodzi, no to nie, nie ucieknie się przed zburzeniem Jerozolimy, więc trzeba było czuwać, trzeba było patrzeć, mm -hmm. żeby kiedy zobaczą zbliżającą się armię, trzeba uciekać. Taki Józef Flawiusz, akurat który był w centrum tych wydarzeń, który na początku walczył z Rzymianami, potem dołączył się do Rzymian z pewnych względów, on dokładnie opisuje, jak, jak, jak to, pewne kilka etapów, jak wyglądało ten najazd na Jerozolimę i potem. Zburzenie u świątyni. A w jaki sposób te, te dwie kobiety będą nam służyły jako przykład czuwania? Serce, serce, które chce służyć Panu Bogu. Tak, ja, ja myślę, że to jest taki kolejny obrazek, gdzie Jezus pokazuje, że to nie chodzi o, jakiś, o jakąś mądrość, o taką ludzką chwałę, bo to wszystko było w świątyni i tym się ludzie zachwycali. A Jezus wskazuje kobietę i mówi: Zobaczcie, ona. Ona to zrozumiała, ona tym żyła, nawet jak nie rozumiała wielu innych rzeczy. Ona była gotowa, prawda? Tak, ona była gotowa, więc to przesłanie Jezusa, ono kilka razy powtarza: nie bój się, bo nie, nie będzie to polegało, Twój ratunek nie będzie polegał na tych wszystkich mądrościach, na zrozumieniu tej całej teologii, ale na życiu według serca. Możesz być prostą wdową, która nic nie ma, a możesz chodzić ze mną w moim duchu. I być mi oddanym i posłusznym, mm. a będą inni, którzy tam jak ci yy, religijni ludzie tej świątyni, którzy spełniali największe funkcje, byli w największej chwale, ale to przeciwko nim padają naj, najbardziej donośne słowa Jezusa. I zresztą przypowieść o figowym drzewie to jest nawiązanie do wcześniejszego momentu, gdzie też jest figowe, figowiec, który usycha. Ten figowiec do ON dojrzewa, więc Jezus mówi: jak patrzycie na świat, na pewne rzeczy, to tak czujecie, że pewne rzeczy się zbliżają. My też wiemy, że przyjście Jezusa się zbliża. Ja lubię mówić, że jeszcze nigdy nie było tak blisko jak dzisiaj, a jak ten program będzie emitowany, to będzie jeszcze bliżej i to będzie najbliżej jak, jak się da w każdej kolejnej chwili. Natomiast figowiec, ten, który usycha, i ta cała przypowieść jest wypowiadana na górze. I tam, I tam padają takie słowa Jezusa. Mówi, widzicie tę górę? I y, jest mowa o górze, która, jak jej powiesz, to będzie wrzucona do, y, do morza. I to jest też moment, kiedy Jezus patrzy na Jerozolimę. I mówi o tej górze. Mówi o górze świątynnej. Więc to bu, była jego kolejna mowa y, przeciwko temu, co jest chwałą ludzką. Przeciwko temu, w czym człowiek jest dumny. A mówi... Tak naprawdę chodzi tutaj. Więc nie, nie martw się. Jak będziesz chodził w duchu, jak będziesz chodził ze mną, tak po prostu i skromnie, to przejdziesz przez to wszystko. Tak, myślę, że to jest właśnie jakieś całe taki klucz tej, tej kwestii, o której tutaj mówimy. I jak patrzę sobie właśnie na te historie, też okalające tę te mowę te, te dwie kobiety z tymi liderami, we fragmencie 14 rozdziału, w tej drugiej historii jest coś takiego wspomniane. Dlaczego sprawia się przykrość tej kobiecie? To jest pytanie oczywiście do zgromadzonych. Ona spełnia względem mnie dobry uczynek. Ubodzy zawsze pośród was będą i gdy tylko zechcecie możecie świadczyć im dobro. Ja jednak nie zawsze będę z wami ta kobieta zrobiła to, co mogła, z wyprzedza i namasiła moje ciało. Ona, on tutaj bardzo konkretnie mówi o dobrym uczynku, który jest spełniany w stosunku do Jezusa. Mi to per analogiam przywołuje wątek dotyczący Mateusza 25, podsumowania i sądu, właśnie, który jest końcówką mowy eschatologicznej. co zrobiliście? Jednemu z tych najmniejszych, mnie żeście uczynili. W, w w mojej ocenie, jak patrzę sobie na ten fragment, to jest właśnie bezpośrednia wskazówka do tego, jak rozumieć kwestię dotyczącą praktycznego przygotowania. Dobry uczynek w stosunku do drugiego człowieka, czyli co? Przejaw miłości, praktyczna religijność, bycie dla drugiego człowieka. Nie? To jest forma, w której przygotowujemy się na powtórne przyjście Chrystusa. Jeśli no właśnie mamy być gotowi, to. Bo, bo ten dzień na pewno nastąpi. Nie? I już znowu jest bliżej. Ten, ten, ten tekst y, mówi o tym, na pewno to się stanie. Tak jak Jerozolima padła, tak koniec tego czasu nadejdzie. Ale bądźcie gotowi, w jaki sposób dbajcie o swoje serce poprzez, no właśnie, dar serca, szczere zaangażowanie, pomoc drugiemu człowiekowi, praktyczne przejawy miłości. I to jest chyba panaceum tak naprawdę na wiele bólów porodowych tego świata, o których traktuje y, również y, ten tekst. No tutaj jest jeszcze jedna taka praktyczna rzecz, ponieważ Pan Jezus mówi, że a o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Czyli ten fragment jasno pokazuje, że ten czas tego powtórnego przyjścia, hmm. tego końca świata nie jest znany ludziom, nie będzie znany ludziom, tak? tylko Bóg zna go. Tak? I tutaj jest to bardzo mocno zaakcentowane i w związku z tym jest nauka praktyczna, czuwajcie, czuwajcie cały czas, bo nie znacie dnia ani godziny, nie wiecie, kiedy przyjdzie. Widzicie, co się dzieje? Czujecie, że jest, że jest akcja, ale nie wiecie, kiedy to się zakończy. To cóż, może w dwóch słowach pomódlmy się, Marku. Panie Boże, bardzo dziękujemy Tobie za... To, że otwierasz serca i możemy widzieć więcej niż wspaniałe kamienie, wspaniałe budowle. Um, ucz nas, jak widzieć Twoją budowlę kościoła żywego z ludzi, którzy są gotowi otwierać serce w poświęceniu dla innych. Ucz nas, jak być takimi i jak budować taki kościół, który będzie zawsze czujny i gotowy. Na spotkanie z Tobą i na Twoje przyjście. Amen. Amen.